to od nas zależy, jak sobie ułożymy życie i jak będziemy przeżywać i młodość, i starość. A jak udało się pani dotrzeć do tych bohaterów? Większość znałam. Już wcześniej to są moi dobrzy znajomi, moi przyjaciele. Natomiast kiedy w trakcie pisania, przygotowywania książki, też bohaterowie polecali mi osoby, które znali, które uważali, że odpowiadają do tej koncepcji książki i w ten sposób powstawała. A poza tym no, duży udział mieli też moi studenci. Bo studenci też się zaangażowali w wyszukiwanie bohaterów. I studenci byli pierwszymi recenzentami tej książki. To Państwu bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Liczne rozmowy to również wnikanie w życie bohaterów. Czy wyznaczyła sobie Pani granicę intymności, poza którą, której nie można już przekroczyć? Tak, nie miałam z tym większych problemów, ponieważ ja szanuję intymność moich bohaterów, w ogóle szanuję intymność i staram się w taki sposób poznawać ludzi, żeby nie wchodzić bez ich wiedzy i przyzwolenia zbyt głęboko. Natomiast na tyle, na ile oni mi zaufali, na ile otworzyli drzwi do swoich wspomnień, do swojej młodości, do swojego życia prywatnego, na tyle mogłam sobie pozwolić. Tutaj nie chodziło mi o to, żeby docierać do jakichś skrywanych tajemnic, może przykrych, ale żeby pokazać to, co myślę, że jednak tak naprawdę nas interesuje, bo takie pierwsze zainteresowanie, no to, że wyszukujemy jakieś drobiazgi, jakieś sensacje, skandaliki, a tak naprawdę umyka nam to, co jest w życiu ważne, taki wspólny mianownik, jak być szczęśliwym, jak sobie to życie zaprojektować, jakie pasje, jakie inspiracje, jakie smutne, trudne doświadczenia, porażki mogą mieć wpływ na to, jak potem poukładają się koleje naszego życia. Więc to nie jest książka tylko o pozytywnych doświadczeniach, ale o tym, jak pozytywne rodzi się z przykrego czasem, z negatywnego. Pamiętajmy o tym, że bohaterowie tej książki rodzili się tuż przed wojną albo w czasie wojny, w czasie okupacji. Oni mieli bardzo trudny background, a udało im się tak swoje życie ułożyć, uporządkować, że są optymistami i to jest w nich fascynujące. I tego bym chciała doświadczać również w moim życiu i żeby moi bohaterowie, i żeby czytelnicy tej książki też mogli taką naukę z tej książki wyciągnąć. Czy uważa Pani, że ludzie epoki telefonów komórkowych, internetu nie potrafią ze sobą już tak wspaniale rozmawiać? No, ja uważam, że potrafimy rozmawiać, czego dowodem są nasze.